Dokładnie dzisiaj mijają 3 miesiące. 3 miesiące od czasu, kiedy zarządzający platformą, na której publikuję, podjęli decyzję, żeby mój kanał pozbawić możliwości monetyzowania. Co znaczy, że 1 sierpnia tegoż roku usunięto mnie z programu AdSense, właściwie nie podając żadnego powodu. Jedynym powodem, do którego doszłam ja sama, było prawdopodobnie to, iż filmy, które wrzucałam tutaj w postaci tak zwanych shortsów, nosiły znak wodny z innej platformy. A ponieważ te shortsy szły bardzo wysoko, bowiem osiągnęły liczbę wyświetleń prawie 1 000 000, zatem myślę, że chodziło o to. Mój błąd. Nie usunęłam znaku wodnego innej platformy. Po dziś dzień, po dzisiejszą chwilę, nikt nie wytłumaczył mi powodu, dla którego tak się stało. Na moje odwołanie właściciel platformy lub osoby zarządzające stwierdziły, że moje odwołanie jest głupie i nadal stan się utrzymywał. Do dzisiaj, ponieważ 1 listopada dano mi możliwość ponownego zgłoszenia się do programu AdSense, co uczyniłam w dniu dzisiejszym. Otrzymałam informację, że w ciągu 30 dni moja prośba zostanie rozpatrzona. I teraz tak. Witajcie serdecznie na moim kanale, na kanale Archeolog w Szpilkach. I jak widzicie, moi drodzy, to, że tak postąpiono ze mną, bez właściwie żadnego wytłumaczenia, w ogóle nie wpłynęło na fakt tego, że przestałam dla Was publikować. Ba! Policzyłam to. Przez ostatnie 3 miesiące wstawiłam Wam 25 filmów. Po co to zrobiłam? Bo to kocham, bo to lubię, bo lubię Was, bo szanuję Was, bo lubię z Wami przebywać, bo lubię Wam opowiadać o moich odkryciach, o moich spostrzeżeniach, o wynikach moich badań. Ja sobie zdaję sprawę, moi drodzy, że dla wielu osób, które są tutaj twórcami, no to tak naprawdę wiele, wiele procent to jest fakt tego, że jest to dla nich utrzymanie. Wy dobrze wiecie, że ja mam pracę, a oprócz tego jeszcze pracę. No bo w końcu ja mam tak naprawdę kilka zawodów. I tak naprawdę nie wiem, co musiałoby się zdarzyć, żebym ja została bez pracy, bowiem wywiązuję się z mojej pracy w sposób solidny i merytoryczny. Natomiast no myślę, że dla wielu osób, gdyby ich to spotkało, byłaby to tak zwana drama, no bo pewnego zarobku zostaliby pozbawieni. Natomiast ja Wam mówiłam, że mój kanał jest małym kanałem, te wyświetlenia nie są jakieś kosmiczne, dlatego tak naprawdę zarobek z tej platformy był, jak to się mówi, na jeden bak paliwa. No i tyle. Oczywiście próbowałam Was zaprosić do czegoś nowego, bowiem z tej platformy dostałam zaproszenie, mianowicie mówię tutaj o platformie Patronite. Dostałam do niej zaproszenie, założyłam tam konto i Was wcale nieusilnie, ale kilka razy o tym mówiłam, że możecie zostać tak zwanymi moimi patronami. Do tej chwili zdecydowało się na to coś około 14 osób, być może dlatego, że no moja promocja tej platformy Patronite nie była nachalna. Ja Wam nie trąbiłam o tym w każdym filmie, a wręcz ten fakt pomijałam. Być może powiedziałam na te 25 filmów o tym, że jest możliwość właśnie wspierania mojego kanału przez platformę Patronite, może w 5 filmach.
Oczywiście nadal Was do tego namawiam, bo to jest tak naprawdę, wiecie, odmówienie sobie jednej kawki w miesiącu. Jeżeli ktoś lubi swojego twórcę, chce się jakoś przyczynić do tego, żeby powstawało więcej treści, naprawdę zachęcam Was z całego serca do dołączenia do grona moich patronów. Dlatego, że w każdym tym stopniu, w którym można wspierać, ja Wam oferuję ode mnie naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Co ciekawe, wyobraźcie sobie, że przez te 3 miesiące ja prześledziłam wiele profili wielu dużych youtuberów, którzy mają swoje kanały tak jak ja. Na TikToku, tutaj, na Instagramie, na Facebooku. Ja jestem na tych wszystkich platformach. I co się okazało? Oni dokładnie te same treści wkładają w te wszystkie 4 miejsca. I co? Zatem pozostaje się zastanowić, kilka osób z Was, kiedy to się działo, tam około tego 1 sierpnia, sugerowało, że to się nie stało tak od tak i to tylko ten znak wodny, ale że brały w tym udział osoby trzecie. Ja bym nie chciała w ten sposób myśleć o ludziach. Nie chciałabym myśleć, że to się stało przez zazdrość i zaborczość ludzką. Ale oczywiście, ponieważ do dzisiaj nie mam tego wytłumaczenia, zapewne nie będę mieć go w ogóle. Czy zostanę ponownie przyjęta do programu AdSense? Zobaczymy. Zrobiłam to, bo mam taką możliwość, że tak powiem, foch mi przeszedł. Zobaczymy. Czy będę warta i treści, które zamieszczam tutaj na kanale, są tego warte, by z powrotem trafić do programu AdSense. Oczywiście link do Patronite macie w pierwszym przypiętym komentarzu. Jeżeli ktokolwiek z Was zdecyduje się na to, żeby dołączyć do grona moich patronów, będę Wam szalenie wdzięczna, a wszystkim osobom, które są tam w tej chwili, serdecznie dziękuję. No i jest mi szalenie miło, że tam jesteście. Jak widzicie, nie spowodowało to, bo wielu z Was bało się tego, że skoro w ten sposób mnie potraktowano tak, a nie inaczej, to ja przestanę publikować. No nie. Ja się nie poddaję. Ja, tak jak Wam powiedziałam, ja się naprawdę wielokrotnie bardzo utrudziłam w to, żeby powstawały dla Was dobre, merytoryczne treści. Włożyłam w to niesamowitą ilość zaangażowania, ilość przygotowań oraz dużo, dużo finansów tak naprawdę, bo te filmy nie powstają od tak. Bardzo często montaż jest zewnętrzny, montaż zewnętrzny kosztuje mnie sporo, a wszystko po to, żeby tworzyć dla Was profil przyjazny Wam, przyjazny archeologii, w sposób prosty, przystępny, żeby Wam po prostu opowiadać o tym, czym zajmuję się na co dzień. Co ciekawe, moi drodzy, i to jestem zszokowana. Słuchajcie, miałam możliwość bycia i uczestniczenia w pierwszej krajowej konferencji archeometrycznej w Igołomii i tam 11-12 bardzo znanych badaczy, naukowców uczyniło mi ten honor i słuchajcie, udzieliło mi wywiadów. I te wszystkie wywiady są już opublikowane na kanale. I tutaj macie filmy, zarówno słuchajcie, z archeologami, którzy są związani z archeologią podwodną. Niesamowite rzeczy tam opowiadał pan profesor. Macie filmy związane z epoką kamienia, z epoką brązu. Macie piękne materiały merytoryczne, w których badacze opowiadają Wam o niesamowitych filmach. Ku mojej zgrozie, te filmy poszły bardzo nisko. I teraz jest pytanie, czy ten content wam się nie spodobał, nie przypadł Wam do serca, czy tak jak mi napisało kilku widzów z Was, słuchajcie, że one były dla Was niewidoczne. Więc ja nie wiem, co tu się wykopytało. Jeżeli nie widzieliście tej całej firmy, tej rzeszy filmów, które wpadły na kanał, to ja Was serdecznie zapraszam do przeglądnięcia listy filmów, bo być może w jakiś czarodziejski sposób Wy ich po prostu nie widzieliście. A jest to ogromna strata, myślę, dla Was,
ponieważ filmy z takimi fachowcami, z takimi osobami, które po prostu dysponują tak ogromną wiedzą, opowiadają o tak wielu swoich przygodach, opowiadają o tak wielu swoich ważnych i znamienitych odkryciach, no żal by było, żebyście nie mieli dostępu do tych treści. Ja oczywiście organizatorom konferencji serdecznie dziękuję za tą możliwość i za ten honor, że mogłam właśnie przeprowadzić 12, z tego co pamiętam, wywiadów z tak znamienitymi osobami, z tak znamiennymi osobami i naukowcami. Co jeszcze, moi drodzy? O tym wam wspominałam. Rozpoczęłam 6 studia. Tak, ponownie na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak, to już nudy. Słuchajcie, zaczęłam studiować prawo dowodowe, czyli domniemanie, kryminalistykę i kryminologię. Bardzo się cieszę, jestem już po pierwszym zjeździe, studia potrwają rok. No i bardzo się cieszę, że mogę ponownie wzbogacać i ubogacać swoją wiedzę. I teraz wam się muszę pochwalić. Poczekajcie, czy wiecie, co to jest? Zobaczcie, wielka księga, gruba księga i to jest, że tak powiem wam, to są 3 ostatnie miesiące mojego życia. Ale jestem niesamowicie dumna z tego. Słuchajcie, to jest sprawozdanie z wykonanych przeze mnie badań, bodajże 100 w moim życiu. Ale dla mnie te badania to tak zwany crème de la crème mojego rozwoju zawodowego. Mówię tutaj oczywiście o badaniach archeologicznych w Mysłowicach, które właśnie zakończyłam około 3 miesiące temu, a które prowadziłam na stanowisku na cmentarzysku szkieletowym w Mysłowicach obok kościoła Mariackiego w fazie cmentarza datowanego na XVII-XVIII wiek. Przez te 3 miesiące udało mi się opracować, słuchajcie, wszystkie szczątki ludzkie. Co się okazało? Wyobraźcie sobie, że w czasie prowadzenia tych badań ujawniłam 4 groby, no w układzie anatomicznym. Natomiast, słuchajcie, co będzie dla was pewnie zaskakujące, a może przygotuję dla was szerszy film w omówieniu tego, co się znajduje w takim sprawozdaniu, ale wyobraźcie sobie, że w czasie badań archeologicznych podjęliśmy szczątki ponad 55 osób. 28 dzieci, reszta osoby dorosłe. Samo wykonanie przeze mnie analizy antropologicznej to był ponad miesiąc czasu. Oprócz tego, słuchajcie, udało mi się zlecić konserwację zabytków ruchomych, a więc wszelkiego typu dewocjonaliów, krzyżyków, medalików, monet. I wyobraźcie sobie, że pracownia konserwacji wyrobiła się w czasie. Tak więc wszystkie zabytki są już pięknie doczyszczone i zakonserwowane. To są 3 miesiące mojego życia. To jest stanowisko archeologiczne, które połączyło to, co kocham najbardziej. A więc archeologię z antropologią. I myślę, że już nie wydarzy się nic więcej w moim życiu, co bardziej skradnie moje serce, niż właśnie połączenie tych dwóch dziedzin. Ja oczywiście będę dalej jeździć, słuchajcie, do moich przyjaciół, do moich znajomych archeologów i ja będę wam relacjonować ich pracę na różnych stanowiskach. Natomiast tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że chyba dziś, znaczy nie stało się dzisiaj, ale teraz jestem już pewna, że w archeologii kocham przede wszystkim to, co łączy właśnie archeologię z antropologią, czyli mówiąc wprost cmentarzyska szkieletowe, ale też ciałopalne. Bo jak się domyślacie, w cmentarzyskach ciałopalnych także można robić właśnie analizę antropologiczną
kości. Tutaj wyszły arcyciekawe sprawy. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby Wam coś więcej opowiedzieć o wynikach tych badań archeologicznych. Ja Wam bardzo chętnie przygotuję taki materiał, ba, uzupełnię go o zdjęcia, żebyście pewne rzeczy też widzieli, bo pewne rzeczy, które tutaj ujawniłam, no są wręcz szokujące, słuchajcie. No to są naprawdę rewelacyjne badania. Myślę, że w tej chwili warto Wam wyjaśnić, dlaczego pora się pożegnać. No bo mam nadzieję, mimo wszystko, mimo że uważam, że nieuczciwie mnie potraktowano, mimo że potraktowano mnie w sposób niesprawiedliwy, to mam nadzieję, że tutaj zarządzający platformą, na którą wrzucę ten film, przywrócą mnie z powrotem do programu AdSense i że tak powiem, uda się z powrotem zarobić raz na 2 miesiące na ten jeden bak benzyny. Na początku, to jak wiecie, miałam focha. Pcha, skoro nie, to nie. I tak będę publikować. Ale wielu moich znajomych, wielu moich przyjaciół przekonało mnie do tego, że ej Kasia, skoro jest taka możliwość, to nie unoś się honorem, tylko no spróbuj. Uda się, to się uda. Nie uda się, to się nie uda. I tyle z nowości, moi drodzy. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie, żeby Wam opowiedzieć, co znajduje się w tej wielkiej księdze. Słuchajcie, żeby Wam opowiedzieć konkretnie, bo Wy wiecie, że badania archeologiczne teren to jedno, a potem są naprawdę długie miesiące związane właśnie z opracowywaniem wyników badań, co mnie się udało właśnie dokonać w 3 miesiące. Zatem piszcie, dawajcie znać. No i co, moi drodzy, pamiętajcie proszę o tym Patronite. Mnie będzie sakramencko miło, jeżeli grono moich patronów, osób, które chcą brać na bieżąco udział właśnie we współtworzeniu kanału, się powiększy. Zatem serdecznie Wam dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam, no i trzymajcie się ciepło.